Niektóre choroby neurodegeneracyjne, czyli takie, które uszkadzają neurony w naszym mózgu, prowadzą do zmian w zachowaniu, które czasami trudno nam zrozumieć. W tym nagraniu omówię płaty czołowe ze względu na to, że w przebiegu różnego rodzaju zespołów otępiennych, w szczególności w otępieniu czołowo-skroniowym, ale także w chorobie Alzheimera, dochodzi do zaniku kory mózgowej m.in. w tych płatach. Tu na obrazku widzimy cztery płaty kory mózgowej: płat czołowy, ciemieniowy, potyliczny i skroniowy. Każdy z nich pełni bardzo ważne funkcje, ja je omówię w osobnych nagraniach. Ale jeśli chodzi o płaty czołowe, to możecie spotkać się z opinią, że pełnią one rolę centrum zarządzania. Wynika to z tego, że jest to duży obszar mózgu, połączony z wieloma innymi częściami. Jest on odpowiedzialny za wiele aspektów naszego funkcjonowania, między innymi za to, jak funkcjonujemy w społeczeństwie. I kiedyś stosunkowo mało wiedziano o roli płatów czołowych, ale ich rola nabrała znaczenia po tym, co zaobserwowano u osób, u których doszło do uszkodzenia tej części mózgu. Jednym z najsłynniejszych przypadków jest przypadek pana Gage'a, który pracował przy budowie linii kolejowej w stanie Vermont w Stanach Zjednoczonych. Na skutek wypadku w pracy stalowy pręt przebił mu czaszkę. To znaczy, tak jak tutaj na zdjęciu widzicie, wszedł poniżej lewego oka i wyszedł czubkiem głowy, uszkadzając tym część płatów czołowych. I mężczyzna przeżył, ale wypadek spowodował znaczne zmiany osobowości. Przed wypadkiem był spokojnym, pracowitym i lubianym człowiekiem. Po wypadku natomiast miał duże trudności w podejmowaniu decyzji. Bardzo dużo przeklinał, czego wcześniej nie robił. Stał się uparty, niecierpliwy. Trudno było mu kontrolować emocje. Nawet jego rodzina i znajomi zauważyli, że nie był to już ten sam mężczyzna, co wcześniej. On co prawda później odzyskał część sprawności, ale ten przypadek, jak i wiele innych, gdzie na skutek wypadków doszło do uszkodzenia okolic przedczołowych, udowodniło, jak bardzo zmienia się nasze zachowanie i nasza osobowość. Tacy pacjenci mają też problemy z uwagą, planowaniem i kontrolą impulsów, w tym zachowań seksualnych. Jeśli chodzi o płaty czołowe, a w szczególności ten obszar przedczołowy, to jest to najpóźniej ukształtowana część kory mózgowej i ona odpowiada za najbardziej złożone zachowania człowieka. Mam tutaj na myśli planowanie, myślenie, dokonywanie oceny sytuacji, emocje, umiejętność przewidywania konsekwencji naszego zachowania, a także za procesy językowe. I ta różnorodność funkcji wynika z liczby połączeń z innymi obszarami układu nerwowego, a także z tego, jak wcześniej wspomniałam, że zajmują one duży obszar mózgu. Przyjrzyjmy się teraz temu, za co dokładnie są odpowiedzialne płaty czołowe i co się dzieje, kiedy dochodzi do procesu neurodegeneracyjnego. Mamy kilka rodzajów pamięci, ale w przypadku pamięci operacyjnej, znanej także jako pamięć robocza, to tutaj kora przedczołowa ma dużą rolę. Ta pamięć pozwala nam przechowywać informacje przez krótki czas. My wykorzystujemy ją codziennie. Na przykład robimy obliczenia w głowie, próbujemy zapamiętać numer telefonu czy jakieś dane. Niestety wydajność tego rodzaju pamięci jest ograniczona. Szacuje się, że zdrowa osoba jest w stanie przechować tylko od 5 do 9 elementów w danej chwili. Ten rodzaj pamięci pomaga nam też zapamiętać i reagować na informacje podczas rozmowy z drugą osobą. To, co dzieje się w przypadku osób cierpiących na otępienie, to, że dochodzi do stopniowego zanikania komórek nerwowych i funkcjonowanie tej pamięci roboczej ulega pogorszeniu. To znaczy, że te osoby nie są w stanie zapamiętać wielu elementów. Przypominam, że średnio jesteśmy w stanie zapamiętać 7, tak najmniej 5 do 9. I teraz w procesie neurodegeneracyjnym ilość tych
elementów, które możemy zapamiętać, ulega osłabieniu, więc osoba, która cierpi na otępienie, nie jest w stanie przechować w pamięci roboczej zbyt wielu elementów. Dlatego trzeba mówić używając krótkich zdań, które nie zawierają zbyt wiele informacji. Często jest też tak, że osoby, które cierpią na otępienie, nie pamiętają tego, co robiły danego dnia, ale świetnie pamiętają rzeczy z przeszłości. Niestety też, ze względu na te zmiany, może pojawić się tendencja do konfabulacji, czyli w sytuacji, kiedy nie zostało coś zapamiętane, jeden element został pominięty, to ta osoba będzie uzupełniała sobie te brakujące elementy, tak aby dla niej cała sytuacja miała sens. Na przykład może dojść do takich sytuacji, w których schowała gdzieś pieniądze i teraz nie pamięta o tym, gdzie dokładnie je ukryła. Jedynym rozsądnym dla niej wytłumaczeniem może wydawać się, że to właśnie ty, jako opiekun, te pieniądze ukradłeś. Takie osoby są też bardziej podatne na dystrakcję, to znaczy trudno im się skupić, uwaga ulega rozproszeniu, trudno też nauczyć się czegoś nowego. Dzięki prawidłowo funkcjonującym płatom czołowym mamy umiejętności społeczne. Jesteśmy w stanie nawiązać, utrzymać relacje z innymi, potrafimy prowadzić rozmowę, w której słuchamy, jak ktoś mówi, wykazujemy empatię. W ogóle jesteśmy w stanie odczytać wskazówki płynące z otoczenia. Jeśli chodzi o zachowania społeczne, to niestety w przypadku niektórych otępień, w szczególności tych, które atakują właśnie tę część mózgu, takie osoby zaczynają naruszać normy i zasady panujące w społeczeństwie. Jest to w szczególności zaznaczone silnie w przypadku otępienia czołowo-skroniowego, bo pojawia się brak zahamowań, chłód emocjonalny, niezwracanie uwagi na otoczenie, uczucia innych osób, niewłaściwe reagowanie na różne sytuacje czy też impulsywność. Z tego powodu zdarza się, że te objawy są mylone z zaburzeniem psychicznym i ta osoba nie jest badana pod kątem otępienia, bo tutaj na pierwszy plan nie wysuwają się problemy z pamięcią, tylko właśnie takie nieadekwatne reagowanie do sytuacji, odhamowanie, obrażanie innych osób, czy też apatia. Obszar czołowy kory odbiera, integruje, analizuje impulsy z otoczenia i dzięki niemu jest możliwa ocena sytuacji, czy sytuacja jest bezpieczna, czy niebezpieczna. W przypadku procesów neurodegeneracyjnych chory traci tę zdolność. Stąd też pojawiają się niebezpieczne zachowania, takie jak podejmowanie ryzykownych decyzji finansowych, w efekcie których możemy stracić wszystkie oszczędności. To może być też zbytnie ufanie ludziom, których nie znamy, czy też choremu wydaje się, że jest nadal świetnym kierowcą, mimo tego, że my widzimy, że jest zupełnie inaczej i już dawno powinien przestać prowadzić samochód. Dzieci też mają oczywiście nikłą ocenę sytuacji, bo dopiero uczą się otaczającego ich świata. Natomiast w przypadku dorosłych, w przeciwieństwie do niektórych dzieci, no może zdarzyć się tak, że zwrócenie uwagi skończy się awanturą. Ten obszar mózgu jest też odpowiedzialny za samoświadomość. To znaczy, taka osoba ma lepsze rozumienie tego, skąd biorą się niektóre emocje, czyli na przykład dlaczego się zezłościła, i też większą świadomość potrzeb, czyli na przykład odczuwania pragnienia czy bólu. W przypadku chorób neurodegeneracyjnych zdarza się tak, że chory jest spragniony, albo jest głodny, albo walczy jego organizm z jakimś stanem zapalnym, przez co nie za dobrze się czuje, ale nie będzie w stanie nam o tym powiedzieć, skąd wzięła się złość u niego, albo nie będzie w stanie nam powiedzieć o bólu, czy też o tym, że jest spragniony. I to będzie bardziej się pokazywało w zachowaniach agresywnych lub w innych zachowaniach, które przysparzają opiekunom problemy. Dlatego bardzo ważnym jest to, żebyśmy najpierw wzięli pod uwagę to, czy wszystkie potrzeby chorego są zaspokojone,
bo on czy ona nie będą mogli nam w stanie o tym powiedzieć tak bezpośrednio. Tutaj niestety w otępieniu też chory może tracić świadomość tego, kim jest. Płaty czołowe wraz z innymi strukturami mózgu odgrywają też dużą rolę w planowaniu i kontroli ruchu. To znaczy, w przypadku normalnego procesu starzenia się też dochodzi do pewnych trudności. Na przykład niektórzy mogli zauważyć, że trudniej jest iść na spacer i w tym samym czasie prowadzić rozmowę. To znaczy, niektórzy zauważają, że trudniej im się skupić na tym, co ta druga osoba do nich mówi. W przypadku uszkodzenia płatów czołowych może dojść do trudności w wykonaniu sekwencji ruchów i też to uszkodzenie kory przedczołowej u człowieka może prowadzić do trudności w wykonywaniu zadań wyznaczonych werbalnie. Co mam na myśli, to, że osoby, które cierpią na otępienie, słyszą, co do nich mówicie, to znaczy słyszą to polecenie, ale mają dużą trudność w wykonaniu tej czynności. Dlatego trzeba im pomóc. Na przykład chcemy, żeby ktoś uczesał włosy. Samo powiedzenie, żeby to zrobił, może nie zadziałać. Natomiast efekt może być lepszy, kiedy powiemy to samo, czyli przekażemy werbalny komunikat, ale my jednocześnie sami też będziemy trzymać szczotkę do włosów i czesać nasze włosy. To u niektórych może zapewnić większe powodzenie w tym, że ta czynność zostanie wykonana. W lewej półkuli, w płacie czołowym, mieści się też ośrodek Broki. Jest to obszar odpowiedzialny za generowanie mowy. W przypadku zespołów otępiennych dochodzi do zaburzenia funkcji językowych. Na początku jest to nieznaczne, ale z czasem takie osoby mają kłopot z wypowiadaniem się. Ta mowa jest zubożała, dosyć powolna. U niektórych też dochodzi do perseweracji słownych, czyli powtarzają to samo słowo. Niestety opiekunowie czasami zaczynają mówić głośniej, wręcz krzyczą, a chodzi o to, że te osoby żyjące z otępieniem, jeśli nie mają zaburzenia słuchu, to słyszą ten komunikat, ale mają problemy ze zrozumieniem. Dlatego tak ważnym jest, żeby nie używać długich, skomplikowanych zdań. Tutaj wrócę do pamięci roboczej, bo pamiętajcie, że nie jesteśmy w stanie przetrzymywać w tej pamięci zbyt wielu elementów. Z tego też powodu takie osoby bardzo męczą się w otoczeniu, w którym jest zbyt wiele osób i kilka z nich rozmawia w tym samym czasie. To jest zbyt dużo bodźców, no i też nie mogą przetworzyć ich tak szybko. Dlatego być może niektórzy zauważyli, że po takich imprezach urodzinowych czy imieninowych osoba, która cierpi na zespół otępienny, może być bardziej agresywna, może być bardziej zmęczona i sfrustrowana. Kora przedczołowa jest też odpowiedzialna za szereg funkcji wykonawczych. To są takie funkcje jak planowanie, inicjowanie i monitorowanie działania, podejmowanie decyzji i przede wszystkim przewidywanie konsekwencji naszego działania. Dzięki tej strukturze możemy wyznaczyć sobie cel i dążyć do niego. Upraszczając, można powiedzieć, że ta część mózgu jest odpowiedzialna za naszą wolną wolę. W przypadku zespołów otępiennych niestety wszystkie te funkcje ulegają zaburzeniu. To znaczy, osoby mogą mieć problem z rozpoczynaniem działań. Nie biorą też pod uwagę konsekwencji danego zachowania. Możemy też zaobserwować brak motywacji, woli do działania. To może się też pokazywać tym, weźmy na przykład gotowanie. Tak, niektóre czynności mogą zostać pominięte. Trudniej jest po prostu takim osobom też rozpoczynać pewnego rodzaju działania, więc tutaj nasza rola jako opiekunów będzie też polegała na tym, żeby pomóc rozpocząć daną czynność. Oczywiście nie zmuszając kogoś do czynności, których bardzo nie chce wykonać.
Ale podsumowując, ten proces neurodegeneracyjny prowadzi do stopniowego obumierania komórek nerwowych. I to z kolei powoduje narastające stopniowo problemy z funkcjonowaniem. Tylko pamiętajcie o tym, że objawy, jakie prezentuje osoba, będą zależały od lokalizacji zmian zwyrodnieniowych. Bo czasami jest tak, że dwie osoby mają tę samą diagnozę, na przykład chorobę Alzheimera, ale będą miały nieco inne objawy, inny stopień nasilenia dysfunkcji, bo okaże się, że mają inny wariant tej samej choroby. I deficyty, które wynikają z uszkodzenia płatów czołowych, w szczególności tej kory przedczołowej, obejmują zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej. Bo zazwyczaj mówiąc o otępieniu, zwracamy uwagę na to, co się dzieje z funkcjonowaniem poznawczym. Czyli skupiamy się na pogorszeniu pamięci, myślenia, podejmowania decyzji, orientacji, to znaczy osoba gubi się w dobrze znanym środowisku, no i na tym, że zubożeniu ulega język. I na skutek procesu chorobowego pojawiają się trudności w wydobywaniu informacji z pamięci, trudności w planowaniu, przeprowadzaniu takich złożonych, celowych działań. Jednak ważnym aspektem w przebiegu niektórych zespołów otępiennych jest także to, jak zmienia się nasza osobowość. O tym, jak zmienia się nasza osobowość, nagrałam osobny materiał, ale dla przypomnienia, pojawia się labilność emocjonalna, czyli chwiejność. Może pojawić się apatia, taka osoba przestaje się czymkolwiek interesować. Tutaj ważnym aspektem jest dokonanie diagnostyki różnicowej, czy ta osoba nie cierpi na depresję. Ale w przypadku tych zmian, jakby na skutek tych zmian, mogą pojawić się u chorych takie niestosowne komentarze lub reakcje nieadekwatne do sytuacji. I mimo tego, że chory nadal odczuwa podstawowe emocje, takie jak strach, złość, smutek czy radość, to ma trudności z bardziej złożonymi emocjami, takimi jak wstyd czy zażenowanie bądź poczucie winy. Takie osoby nie są w stanie wziąć pod uwagę perspektywy drugiej osoby. I to niestety jest dosyć trudna sytuacja dla opiekunów, bo słysząc bardzo nieprzyjemny komentarz, możemy się obrazić. A ta osoba, która cierpi na otępienie, nie przeprosi nas i też nie będzie wiedziała, że ich komentarz sprawił nam ogromną przykrość, bo nie jest w stanie pod uwagę wziąć naszej perspektywy. I to jest dosyć bolesne dla opiekunów, kiedy oni zauważają ten brak współczucia, obojętność. Jest im z tym bardzo trudno. Czasami jest to dla nich dużo trudniejsze niż problemy z pamięcią u tego pacjenta. Zwraca się też uwagę na bezkrytyczność wobec siebie. To znaczy, dlaczego zabierasz mi kluczyki do samochodu, skoro ja jeszcze jestem świetnym kierowcą? Upór, tendencja do przejadania się i zaprzestanie dbania o higienę osobistą, czyli te osoby odmawiają mycia się, wchodzenia do wanny, brania prysznica. Jak widzimy, ta choroba sieje duże spustoszenie w mózgu i nie możemy od podopiecznego oczekiwać tych samych zachowań i reakcji, co od osoby, która nie ma tej choroby. Oni funkcjonują najlepiej, jak potrafią. Więc dużo zależy od nas, od tego, jak my się zmienimy, dostosowujemy nasze zachowanie do osoby, która ma otępienie. Warto skupić się nie tylko na tym, co zostało utracone, ale także na tych obszarach, w których pacjent jeszcze dobrze funkcjonuje, choć zdaje sobie sprawę z tego, jak trudnym jest to zadaniem. Mam nadzieję, że dzięki temu krótkiemu nagraniu zrozumieliście, co się dzieje w płatach czołowych i jakie efekty, jakie skutki to ma, jak przekłada się to na naszą sferę emocjonalną, poznawczą i behawioralną w przypadku różnego rodzaju otępień. Gdyby były jakieś pytania, to bardzo proszę o nie w komentarzach i bardzo dziękuję za Waszą uwagę.